Do głosu zapraszam Ewę Stankiewicz, Solidarni 2010. Zapraszam przedstawicielkę kolejnego środowiska. Bardzo proszę, Ewa. Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałam Państwu bardzo podziękować, że tutaj jesteście, bo to znaczy, że macie świadomość, co się dzieje w Polsce. A myślę, że jednak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak groźne to zjawisko jest, którego w tej chwili jesteśmy świadkiem. To jest uderzenie w fundament, w podstawy systemu. Każdy może sobie zajrzeć do encyklopedii i zobaczyć, czym są wolne, uczciwe wybory. To jest fundament, warunek konieczny do systemu demokratycznego. W momencie, kiedy państwo nie jest w stanie tego zagwarantować, a wybory są fałszowane, to jest po prostu na naszych oczach rozpada się demokratyczny system i za naszym przyzwoleniem jesteśmy świadkami w ogóle w przemijaniu się tego systemu w reżim, po prostu w reżim. I teraz proszę Państwa, wybory w Polsce fałszuje się od lat. Osoba, która... Mówię tutaj o Bronisławie Komorowskim, która również najprawdopodobniej jest bardzo wiele przesłanek, doszła do władzy również w wyniku manipulacji wyborczych. To jest moje osobiste zdanie. Natomiast jest bardzo dużo przesłanek ku temu. Jeśli Państwo śledziliście tamtą noc wyborczą, to znajdziecie również uzasadnienie do takiego pytania, to ta osoba w tej chwili jest nominalnie i prawnie odpowiedzialna za ten chaos w Polsce, bo Bronisław Komorowski, prezydent, zatwierdza członków komisji wyborczej. I to on jest odpowiedzialny za ten gigantyczny chaos i uderzenie w podstawy demokracji w Polsce. Ja chciałabym się zapytać, czy to jest tylko, po raz kolejny pytam, czy to jest jego miałkość intelektualna, czy to jest celowe działanie, rozbrajanie państwa polskiego. On śmie w tej chwili mówić, że to są odmęty szaleństwa. To jest bardzo groźna postać u steru Polski w tej chwili. Musimy mieć tego świadomość. To jest człowiek, który czynem, nie mówię o tym, co mówi i jakie wrażenie sprawia, ale czynem rozbraja polskie państwo, osłabia polskie państwo. A w tej chwili, teraz, kiedy powinien zadziałać, były przesłanki, że ci członkowie komisji wyborczej w ogóle nie dają sobie rady, że wynajmują rosyjskie serwery, że szkolą się w Moskwie, że nie mają systemu. Były przesłanki, były bardzo poważne powody, żeby zadziałać, a Komorowski nawet teraz, kiedy rozpadł się ten system całkowicie, mówi, że to są odmęty szaleństwa, żeby mówić, że te wybory zostały sfałszowane. Przecież na naszych oczach się fałszuje. Przecież licealiści się włamali do systemu i wprowadzili kandydata ze Szczecina do drugiej tury, który w ogóle nie kandydował na prezydenta miasta. No to czy Komorowski, chyba w głowie Komorowskiego są te odmęty szaleństwa. Brawo. Proszę Państwa, w Polsce fałszuje się wybory od lat. Chcę tutaj przytoczyć liczby z poprzednich wyborów do Europarlamentu. 223 tysiące głosów nieważnych, natomiast zwycięstwo Platformy Obywatelskiej nad PiS-em, wysokość tego zwycięstwa, 17 tysięcy głosów, czyli niewielki procent gigantycznej ilości głosów nieważnych. I proszę, ja chcę to wyraźnie podkreślić, żebyście Państwo, nie wiem, czy wszyscy z Państwa śledzicie te dane podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Otóż do 5 rano przy 91% podliczonych głosów PiS prowadził nad Platformą, wobec Platformy Obywatelskiej. O 5 rano. Potem ostatnie 9% głosów liczono przez cały dzień, od 5 rana do wieczora. I jaki był wynik? Że Platforma zwyciężyła nad PiS-em i to jeszcze jaką ilością głosów? To znaczy te 9%, kiedy podczas 90% głosów było PiS nad Platformą i taka przewaga
kilku procent, do dwóch, do jeden, wcześniej 5%. Ale te 10% musiała być gigantyczna przewaga, żeby w ogóle całe wybory zmieniły bieg, czyli nagle w 9% ostatnich głosów Platforma niemal 40% więcej głosów miała niż PiS. Czyli nagle te ostatnie 9% głosów było gigantyczny przechył, musiał być bardzo poważny, żeby zmienić całość wyników wyborczych. Proszę Państwa, to jest z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa, to jest cud. To jest cud. I takich dowodów na fałszerstwa wyborcze, jeśli się przyjrzymy, mamy wiele. Ostatnie słowa. Co trzeba zrobić? Trzeba po pierwsze powtórzyć te wybory. Przegonić oczywiście. Fałszerze! 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 Przede wszystkim musimy... Przede wszystkim, oczywiście pierwszy warunek, musimy przegonić tych ludzi od władzy, odsunąć, odciągnąć ich od władzy, bo są groźni dla Polski. Ja na mnie po prostu nie mogę im wybaczyć tego, jak potraktowali, jak wystawili polskiego prezydenta, głowę polskiego państwa na śmierć i później potraktowali śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. I za to samo ci ludzie prędzej czy później w wolnej Polsce staną przed sądem i odpowiedzą za to, za poniżenie polskiego państwa. Po drugie, trzeba powtórzyć wybory, stworzyć centralną bazę fałszerstw wyborczych i stworzyć niezależny, alternatywny, społeczny system informatyczny, bo na poziomie systemu się fałszuje i na poziomie komisji wyborczych się fałszuje, stworzyć niezależny, alternatywny system liczenia głosów. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy serdecznie, Ewie Stankiewicz.